Kudowie Zdroju wystartowała druga edycja turnieju piłkarskiego skierowanego do drużyn klasy B z całego subregionu wałbrzyskiego. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju bez względu na osiągnięty wynik otrzymują 18 kompletów strojów sportowych dla wszystkich zawodników, voucher na sprzęt sportowy o wartości 1500 zł oraz zapas wody mineralnej Staropolanki na cały sezon rozgrywkowy. Do turnieju zaprosiliśmy wszystkie drużyny grające w wałbrzyskiej strefie rozgrywkowej B klasy. Turniej skierowany jest do drużyn z najniższej grupy rozgrywkowej, dlatego że chcemy wesprzeć tych, którzy zazwyczaj mają największe problemy finansowe, bo wiemy dobrze, jak wygląda praca w takim klubie. To są kluby z małych miejscowości bardzo często, gdzie nawet zebrać drużynę jest problemem, co dopiero wyposażyć w odpowiednio sprzęt, wyposażyć odpowiednio w stroje. W ubiegłym roku ten turniej cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Praktycznie wszystkie drużyny grające w rozgrywkach przystąpiły do tego turnieju i spotkało się to z bardzo pozytywną reakcją, dlatego postanowiliśmy w tym roku powtórzyć organizację. To jest druga edycja, dlatego jestem taki uśmiechnięty. To jest prawdopodobnie największy turniej w Polsce dla drużyn B-klasowych. W zeszłym roku ponad 50 zespołów. W tym roku myślę, że też ponad 50 zespołów z subregionu wałbrzyskiego. 5 powiatów, 5 turniejów. W zeszłym roku udało się zorganizować finał na Stadionie Narodowym, więc chłopaki mieli wielką atrakcję. 5 zespołów z naszego subregionu B-klasowych pojechało rozegrać finał na Stadionie Narodowym. Tutaj jeśli chodzi o biorę pierwszy raz generalnie udział, chociaż nie ukrywam, że piłka nożna dla mnie już jako byłego zawodnika, trenera, teraz w takim dojrzałym wieku też jest ważna, bo sam gram jeszcze z chłopakami, z oldboyami, także biorę udział w Mistrzostwach Polski do powyżej 50 lat, które niedaleko stąd się odbywają, zawsze w czerwcu w Polanicy. Także rozumiem jakby ideę tego takich turniejów, gdzie zawodnicy, amatorzy ambitnie trenują, rywalizują na tej niwie sportowej, na boisku. W ubiegłym roku zwyciężyła drużyna MLKS Radków. To jest też ciekawa historia z tego względu, że ta drużyna dopiero zaczęła się tworzyć. Zagrali mecz charytatywny dla Julii Kuczały, chcieli wesprzeć jej leczenie i tak im świetnie to wyszło, że postanowili przystąpić do rozgrywek. Z takim animuszem przystąpili do rozgrywek, że wygrali nasz turniej strefowy, pojechali na Stadion Narodowy i tam na Stadionie Narodowym zwyciężyli. My jako drużyna, która zaczęła istnieć w ogóle od tamtego roku, po prostu dostaliśmy informację od znajomych, że jest organizowane takie wydarzenie. No i stwierdziliśmy, że fajnie byłoby wystąpić w takim turnieju. Sudety Cup jest to wydarzenie, które myślę, że każdy piłkarz, czy amator, przede wszystkim amator, bo to jest usytuowane do amatorów, powinien spróbować i powinien przeżyć te emocje, bo emocje związane z występem na Stadionie Narodowym są nie do opisania. To był historyczny moment dla mnie, dla moich piłkarzy, dla wielu kibiców, którzy tam się z nami znaleźli. Przeżycie, które zostanie w sercu do końca życia. Klub z Radkowa, to prawda, trochę zaskoczenie, trochę nie. Teraz lideruje w swojej grupie, jest pewnym kandydatem do awansu w A-klasie. No mam nadzieję, że to nasze wsparcie sponsorów, tak, przyczyniło się do tego, że ten klub tak pięknie się rozwija. Rozmawiałem tutaj z reprezentantami klubów, no emocje są. Na pewno będzie to wartościowe pod kątem rozwoju sportu, lokalnej integracji, ale też to wiele zabawy, wiele frajdy. Pierwsze rozgrywki już się odbyły, a wśród drużyn z powiatu kłodzkiego zakwalifikował się zeszłoroczny zwycięzca MLKS Radków. Przed nami kolejne mecze majowe dla drużyn z powiatów dzierżoniowskiego, świdnickiego i wałbrzyskiego. Ostatnie rozgrywki w czerwcu dla drużyn z powiatu ząbkowickiego.